Ej, Double VIP weekend nastał nam, co nie panowie? Witamy w ten piękny, sobotni poranek. Jeszcze poranek, niestety. Panowie, widzę, już tam ciężko pracują Tak, i zakładają blokady tam w tym miejscu. Tak, jakby... Oczywiście my nie jesteśmy samochodem, także nie musimy się o to martwić. Zaraz będziemy w Wrocławiu, która jest już tam... Tak, dokładnie, tam idziemy do sklepu Lego, wydać nasze ciężko zarobione pieniądze. Powiedz, o czym słyszeliśmy, jak jest w Lego Store. Tak, co zabawne, podobno w Lego Store nie ma nikogo. Zaraz się przekonałem, nawet, bo tak... Nawet foremek. Nawet pracownik. Więc zaraz idziemy do galerii, zobaczymy, jak tam wygląda sprawa na froncie i co uda nam się kupić. I od razu, co nas wróci, to na wejściu spójrzcie na ten piękny zestaw, który mamy tutaj, czyli piłkarzyki, cudo. Jest piłka? Jest, dawaj, gramy. Czekaj. On jest trochę krzywo i wszystko zjeżdża w moją stronę, także masz chodzi. Ciężko z nagrywaniem tu jest tego, jednocześnie grając drugą. Jeszcze raz. Mi. Czuję. No dawaj, jedziemy. Jest, siadło. Ale ogólnie tak powiem szczerze, ta piłka jest ciężka. A chyba największy element, który jest tutaj w wypadku tego. Nie, lewa strona. Ale to chodzi spoko, ale i tak pod względem designu i wielkości, jakie to jest. Wielkość ręki. Tak dla porównania. To jest maleństwo. No i mówię, zobaczcie, kto ma jaką rękę. No ale tak naprawdę, bądźmy szczerzy, to jest małe na maksa. Ten, jedyne co dobre są właśnie te odlewy główek, które to są. To jest jedyna fajna rzecz w wypadku tego, te główki. Tak, ta bielani z bielactwem, ale pani z bielactwem jako jedyna jest przyklejona. Poważnie, reszta jest nie przyklejona. A ta babeczka to jest jedyna główka, która jest przyklejona. Tu jest też fajna ta bramkarka, bo ma chyba okulary tutaj. Tak, dokładnie. I tu jeszcze była jedna figurka, co miała aparat słuchowy, ale to ten. I jeszcze dodatkowy badziew, co oni dodawali. To boisko. Kolejny super secik, który... W ogóle ktoś to kupuje? Jej, cudowny jest. Naprawdę. Jeden z niewielu dostawek, które Chińczycy zrobili wiele lepiej. Ale i również pojawił się już bamik świąteczny, jakby ktoś chciał, dostępny jest standardowo figurki. Mamy tutaj pana w sweterku, panią mikołajową i tego pana, panią ciasteczkową, którego na pana można bardzo prosto przerobić też. Ja się zastanawiam, czy to jest pączek, czy to jest ciasto? Takie? Nie, to jest chyba donat. Mi się zdaje, że to jest zdecydowanie donat, to co tutaj mamy. No, a co w Lego nie jest wielkie? Ja nie chcę ci mówić, że jabłka są wielkości głowy. Z pozostałych jeszcze ciekawszych rzeczy, które nie ma dostępnych, bo towar jaki jest, to zatowarowanie jest dobrze, to akurat nie wnikają, bo to jest akurat spoko, te wszystkie fręcy i ten. Ciekawsze rzeczy, które mamy, minionki, które wylatują, to też wylatuje w tym roku, to wylatuje w tym roku i to również wylatuje w tym roku. Wszystkie te 500 jest dostępnych, nie widzę klonów. Klonów nie ma dostępnych. Takich rzeczy ciekawszych, które zazwyczaj były jeszcze do dorwania. W końcu awatara też mogłem zobaczyć, jak wyglądają te duże sety z awatara. Figurek niestety nie ma i... Nie jest to cienkie, no się nie okłamuję, to są strasznie cienkie. Akurat to, co dostajemy, ta folia tutaj wygląda strasznie cienko. No za tą cenę 700 zł to mogę się trochę bardziej postarać. Nie wspomnę też o tych mniejszych, co tutaj mamy. No to odlewy głowy są kozackie, pozostałe wykonania, ale to tak naprawdę tyle. Tu nie ma nic więcej interesującego jak te odlewy głowy poza tym. No reszta... Sami widzicie, jak to jest zrobione i w ogóle. To taki efekt. Bardzo małego wow. Pozostałych kreatorów, ekspertów, jakby to chciał, jest wszystko z zatowarowania, co byśmy chcieli, bo również są sukulenty, globusy, pianino, które chyba na stronie dole nie wisi. Star Warsów również mamy wszystko, co byśmy chcieli, brzeszczoty, AT-AT i całą masę innego towaru. Również są Brickheady, bo zarówno ten i z Obi-Wanem Vaderem też jest. Jurassic World, z tego tutaj też, Ninjago tak samo. Ale ciekawsze rzeczy, co to obowiązują akurat, jakbyśmy chcieli, nie ma tego rabatu 500 zł na te zestawy, tak Hogwarts Express, tylko to jest VIP punkty razy 5, o czym nas informuje. Pięknie, ładnie to ta tabliczka i do końca miesiąca tak naprawdę obowiązuje ta promocja z VIP-ami razy 5 na te określone zestawy, więc to jest taka promocja średnia na jeżdżę, jak ma być szczery akurat pod względem tego, jakbyśmy mieli sobie coś brać jeszcze, bo to oczywiście wymaga na nas, żebyśmy kupili coś później jeszcze. To się nazywa fachowe układanie kubka, jakby ktoś chciał. Piękne białe klocuszki, ułożone w jak najlepiej sterta, żeby jak najwięcej zmieścić. Co nie? Zasianki jeszcze, co mamy z ciekawych elementów, jakbyście chcieli, niebieskie, bardzo fajne, te akurat 3 na 1, białe bardzo dobre, te akurat szare 2 na 2, też akurat fajnie, szare różowe, ogólnie cały dobry asortyment jest zasianki, sobie ktoś chciał, to jest tego na kopy tutaj, z ciekawszych rzeczy. Więc jest czym wybierać 100%, bo akurat każdy znajdzie coś dla siebie ciekawego i też co mnie zachwyciło, to.
to cudo, mnie zachwyciło, że w ogóle się pojawiło akurat, więc to jest niewrzeszczało. I też pasujące czerwone też znajdzie się do tego. I sobie jakby ktoś chciał, to jest wszystko, bo zarówno jest ten świąteczny, jest i ten tribute to Lego House, ale też to zabawne, tam z tyłu jeszcze są dwie taksówki zostawiane. Taka zabawna sprawa. I Jonasz poszukujący dalej swoje wróżki. Nie znajdziesz. Ej, szczęśliwy człowiek po poszukiwaniach przez... Nową laskę czuję. Przez... Pół godziny szukał jednej figurki. I mam tej, robocika. Tej magicznej jednej figurki poszukiwał. Tej pani szukał pół godziny. Nie było ani jednej sztuki. I robocik też. Nie, robocika znalazłem od razu. Robociki zawsze są. Ej. Tak to świątecznych setów, które tu jeszcze mamy, ja bym ktoś chciał, bo mamy zarówno ten nowy, zeszłoroczny set, ale nie ma już elfów. Poza tym mamy jeszcze choineczkę, jakby ktoś potrzebował i sanie dostępnych, ile ktoś chce. Po podwyżce cenowej niestety już się skończyły takie owoczne kupowanie tego setu. Ej. Cudowne widoki. Tak, co do robienia małych zakupów, no tak, chyba miało być tu 300 zł. Miało być, a wyszło jak wyszło. Zdecydowanie, mam dość Lego sklepów na ten rok. Pora iść na miasto i sobie połazić. Super prezent. Połazić. Co widzieć w bardzo interesującym gronie. No i panowie, że idziemy na miasto. Lego Store zostawiliśmy daleko za sobą. Chwała Bogu za to. Tak naprawdę już wystarczy zakupów na jeden dzień. Co nie? No. Miałeś kupić tylko dworzec. Zostaw to. A teraz... Bardzo dobry plecak. Swoją drogą dobry plecak tutaj w Pani Plecunum, ale tak na poważnie idziemy teraz na co zobaczyć sobie ten jarmark cały, bo jeszcze ten jarmark świętojański przy okazji sobie odwiedzimy go i zobaczymy co na nim ciekawego można dorwać. Pewnie nic nie kupimy, ale tak idziemy skończyć na zabawy sobie połazić, zobaczyć sobie ciekawego. Jest teraz dalej poszukać. Idziemy panowie, chodźcie. Ej, jarmark pełen dziwnych rzeczy, i Jonaszy również. Ja bym ktoś chciał fotopamiątkę sobie zrobić, to może, ale zajęta niestety. Nie zrobimy sobie Jonasz dzisiaj, wybacz. Więc fotopamiątka nie dla nas. Budy. Dokładnie. Nas jest. Ale jak na jakichś jarmarkach zawsze bywa, to... Obrusy i inne góralskie rzeczy, które z górami nie mają wspólnego. Gdzie? Tutaj na lewo, na tych manekinach. Nie ma złego, ja nie chcę takiego fartuszka. Ja takie fartuszka nie chcę. Nie, się nie nadaje. To nie fartuszek dla mnie. Ale ładny jest. Martynie by się może spodobał ten, ale niestety jest za mały. Też naucerki. Oko, fajny ten. Pakujmy się w ten tłum i chyba do epicentrum doszliśmy tak naprawdę. Tam mamy jakieś budkę z napitkami i na środku coś dziwnego, co zaraz sprawdzimy, co to jest, obadamy. Ej, opadajmy bliżej. Na środku tutaj tego pięknego stoiska, co tak na nas zwróciło naszą uwagę, Jonasz postanowił zakupić sobie herbatę, bo bardzo zmarł chłopak i musi teraz ogrzać. Ale patrz, jaki fajny kubek na to jest. Kubki do tego dają, tylko trzeba zapłacić kaucję 20 zł. No ale mimo wszystko, nawet jak na kaucję za to, to dwie dychy, spoko. Herbata bardzo ładnie pachnie, nie powiem. Wiśniowo. Oceń. To jest już mój czwarty łyk i robi się coraz lepiej. Oby nie ostatni. Ale tak zdecydowanie patrzę na te wszystkie domki, co to pozostawiali. Ten jest najlepszy z tyłu. O, ten, co to za mną jest, ten. To pan najfajniejszy z tego wszystkiego i z tego co widzę dwa piętra ma. Jej! Wejdziemy do środka, zobaczymy co tam jest na tych dwóch piętrach. Bo szaleństwem zakupowym, które trwa dookoła i masę jakichś dziwnych rzeczy, które tu znajdujemy. O, automat z tyłu, do gry. Idziemy. Tak chodząc tutaj dookoła, to jak fajny modular by było, jakby nam zrobili w Lego takie ten budynek. Nie wiem co budynek, czego to jest, ale fajnie by nam się prezentowało. Koniu, no to do góry, no to białe by było. A ja bym zrobił taki świąteczny zestaw właśnie z jarmarkiem. To nie jest głupie, aby jarmark zrobili z takich drewnianych domków. Ale był kiedyś, jarmark był już jedna wersja wydana, ale mogliby zdecydowanie świeżyć tę nową wersję, też co bym kupił to akurat, jaki wykonany fajnie, bo ten jarmark jak tutaj jednak jak znalazł pasował akurat już do tego. Są drogą bardzo ładny widok sąd jest, tak 100%. Na kościół? No, czy tam na kościół. Chyba, nie wiem, ignorantami jestem, to aboratusz. I w końcu w domu, w tym ciężkim, ekscytującym dniu, jej, w końcu można odpocząć i pewne zakupy można obejrzeć, co tam mi wpadło do mojej kolekcji ciekawego. Po co mówiąc, tak naprawdę ten dzień był bardzo fajny, podwójne punkty VIP, jeżeli gratis, które były dużo tak naprawdę dały do ogólnej radości, kwoty zakupowej i też bardzo dobrej opłacalności tych zakupów, nie ukłamujmy się, same gratisy zwracały nam dość dużą kwotę. Tak naprawdę chciałem foremki, a z foremek zrobiły się wszystkie gratisy, no tak.
tak jakoś się zrobiło i ta torba się powiększyła tak trzykrotnie, czterokrotnie, coś mniej więcej w ten sposób, no tak, sami powiedzcie, dużo się to zrobiło, ale mniejsza o to, zobaczmy, co tam mi rozpadło do mojej kolekcji, bo wpadło troszkę dobrego towaru. Zacznijmy od samych gratisów, bo oczywiście nie mogło braknąć elfów, które zrobiłem zakupy na nie, wpadły mi do mojej kolekcji i mam nadzieję, że znajdą nowego kupującego do kolekcji, kogoś one wpadną, bo nie okłamujmy się, nie są one złe, ale już za to, że te gratisów mam, muszę powoli troszkę powybywać tego, co mi zalega, bo zrobiłeś tego zbyt dużo już. I kolejny nie jest mi potrzebny do kolekcji. Kolejnym gratisów, który mi wpadło, to oczywiście wpadł mi skrzydł tu Lego House. Owszem, mam go w swojej kolekcji, też go wystawiam na rynek. Niech znajdzie kupującego, który będzie go chciał mieć bardziej u siebie w swojej kolekcji zestawów. I na pewno będzie kogoś to pięknie się prezentowało. Jak dla mnie najlepsza akurat z tego stawu jest ta kaczka. Mam większą wersję, więc niech sobie leży, czeka. Ta akurat większa wersja, może kiedyś ją złożę. I oczywiście nie mogę to zabrać najważniejsze rzeczy, po którym pojechałem, czyli po te piękne foremki. Tak, wpadły mi te foremki. Mam je w swoich rękach. Spójrzcie zresztą swoją drogą, jak to jest bardzo fajnie zrobione są te foremeczki. Poza tą silikonową, piękną, dużą, mam tutaj normalnie też foremki, trzy sztuki zrobione z plastiku. W samym dotyku te foremki nie wydają się jakiejś super jakości plastiku, ale na pewno spełnią zakładane w nich nadzieje, przynajmniej moje, że dobrego kształtu ciasteczka zrobią i będzie na święta bardzo fajny. Kolejny bajer na stół, na pewno bardzo smaczny. Z zestawów, co udało mi się dorwać, bo to tyle odnośnie tych wszystkich gratisów. Po pierwsze, najważniejsze, piękną jedną saszetkę, bo potrzebowałem jednego bałwana dodatkowego do swojej kolekcji, tak będzie kolejny bałwan. Całą masę kubków, bo aż 6 kubków, tak ja zapakowałem, że aż wypadają z nich klocki, co nie, że się zamyka? Pięknie, co nie, każdy kubek, który zapakowałem, się zamyka. Dla mnie tak naprawdę z tych kubków są tylko i wyłącznie 3 kubki, reszta kubków, poprosiło mnie parę osób, weź mi za te kubki, jak tak będziesz. Wziąłem, ogarnąłem im również i kubki i cała fajna kolekcja kubków jest wzięta z różnym zatowarowaniem, a powiem sobie szczerze, klocki na ściance były akurat bardzo dobre wczoraj i było z czego wybierać. Co nie, że też się zamyka. I nie mogło zabraknąć też blisterków świątecznych, które również wziąłem sobie akurat. Były tam poskładane blisterki na ściankach, więc po prostu się je brało, wychodziło się z nimi i nie trzeba było się męczyć z wybieraniem odpowiednich elementów z kubków, bo było to już gotowe, brało się i wychodziło się, wszyscy byli zadowoleni na maksa. Poza tym, ażeby dopełnić same zakupy jeszcze, na wam brysady się zdecydowałem, które tak naprawdę mi brakowało, czyli Strusia, Pędzi Wiatra i Willusia oraz Chipa i Dale'a, więc na ten rok chyba wszystkie brysady mam, które wyszły, tak, które oczywiście chciałem. Tak? Tak, wszystkie, co do jednego. I pójść programu, czyli dworzec, tak. Udało mi się dorwać dworzec, zdecydowałem się na niego, kupiąc go w końcu. Na razie mi sobie leżał pięknie, ładnie czekał, może go tam kiedyś złożę. Daj mi mu czas, niech dożyje. Zresztą tak jak i wszystko. Taka malutka kubka. Wstydu już tu czeka. I kiedyś chciałbym cię poskładać. Na razie nic się nie dzieje. Dostałem jeszcze bardzo fajnie oto te piękne podkładki, podkubki. Bardzo dziękuję ci, drogi kolego, że sprezentowałeś mi to. Jestem ci naprawdę bardzo wdzięczny za to, bo nie udało mi się w zeszłym tygodniu być po to w LEGO sklepach, żeby to dorwać, a że pewien z moich widzów miał to jedno na zbyciu, powiedział, masz stary, niech ci służy i tak na pewno ich będę używał do składzenia szklanek na nich. Wiele osób uważa za badziew, dla mnie fajny bajer, który już do swojej kolekcji będzie pięknie prezentował się na moim biurku podczas streamów. A jak wam udało się zakupy na podwójny VIP weekend, wpiszcie w komentarzach, a jak na razie dziękujemy za dzisiaj i muszę ogarnąć tą stertę klocków, która mi zalega pod nogami, więc na razie następnego.